Witam wszystkich hodowców. Dzisiaj niedziela, gołąbki wypuszczone z miejscowości Dobrodzień o godzinie 6:00, także lada moment powinien się pokazywać. Lot finałowy, ostatni, 11 w moim oddziele, gdyż jeden lot się nie odbył, był odwołany. Ja zakoszowałem 36 samiczek na ten lot. Po tamtym locie ostatnim awans na czwartą pozycję. Lot jeden z najlepszych w moim sezonie, w mojej karierze ogólnie. Z 20 zakoszowanych gołąbków, 18 w konkursie z maratonu. Myślę, że prawdopodobnie nawet wygrana seria w okręgu całym. Z tego co patrzyłem po listach moich sąsiednich oddziałów, to wydaje mi się, że jednak moja seria będzie najlepsza seria. Także można być zadowolonym z takiego lotu na finał. Szkoda tylko, że pierwszy maraton nie był tak udany, bo jednak z jednego to się nie da wyniku zrobić. Tamten maraton był taki dość przyzwoity też, ale nie taki na pewno wystrzałowy jak ten ostatni. No kategoria M w miarę wyszła. Myślę, że coś poniżej 70 powinno być. Ale to już tak nie jest źle. No, jeśli jest nie trzycyfrowa, tylko dwucyfrowa koeficjent, wtedy wiadomo, że wynik na pewno nie powinien być zły, tak mi się wydaje. W tamtym roku miałem chyba 112, to wystarczyło na mistrza okręgu, no ale był inny sezon w tym roku, całkowicie inny sezon, ale i tak maratony wypadły w sumie nieźle. Na pewno tam w okręgu z tego co słyszę jest wyników dwa na pewno lepsze od mojego, no ale mam nadzieję, że może na podium się uda w okręgu być. Ale czekamy na gołąbki, ja tylko będą siadać, zaraz będziemy je nagrywać. Myślę, że lada moment będą się pokazywać. Dobry lot. Nie! Będzie widać jak o! Jeszcze mu mało? Teraz się nie... Mówiłem karmić widać. No jest pierwszy gąbek. Z kierunku szedł, także powinno być czasowo, myślę, dobrze. Czekamy na kolejne. Jest dwa kolejne. Jeden przed, drugi jeszcze krąży. Jeszcze mu mało. One za bardzo naładowane. No wiesz, roczniaki nie były na locie, no nie? Wszystkie zostały w domu. Może to jest roczna samica, mi się wydaje. A jest kolejny. A jest piąteczka. I jest kolejny. Nie bez kierunku idą, także myślę, że jest dobrze. Nie. I jest kolejny. Nie. Dzikus. A mnie zmielił. Tak. No i jest 6 sztuk.
Jest 3 sztuki. No. Czyli seria będzie już zamykana na pewno. 9 sztuk. I jest 10. Czyli mamy dwie serie na razem, bo jest i 10 i 7. Także 5 po 9. I kolejny. Ty blisko mieszkasz. I jeszcze jeden. Ale tamten się coś dziwnie zachowuje, chyba nie będzie mój gołąbek. A i poszedł. To nie twój. Nie, mój. Tylko ten tu krąży gołąbek obcy i widzi go i wiesz. I jeszcze mu się mało wydaje latania. Dwa krąży albo trzy nawet głębi mi się wydaje. Trzy krąży, nie wiadomo, że to jest. Aha. Za mocno wiesiu przygotowany, to na taki krótki lot. Pomarad. Oje, 4 sztuki jest. No to sobie chyba polatają. Miałbyś te złote wiadro, by trzeba potrząchał i... Tak to będzie złote wiadro, to co? No ładnie, 4. No i dobra. No i 3 sztuki ląduje jeszcze. Te 3 nagramy jeszcze. Rozkręciły się na koniec sezonu, jak widać. Napisał, że na razie nie ma nic. Czyli 19 sztuk z 36. No mam nadzieję, że będą w konkursie. Witam wszystkich ponownie. Miał być nagranie tego filmiku, zakończenie. Dopiero robione no wyniki, lista, no nie? No ale jakoś tak się złożyło, że po prostu na ostatnim locie mamy problemy techniczne z plikiem z jednej sekcji. Po prostu coś tam chłopaki źle podłączyli. Nie wstał głębi jak należy, także prawdopodobnie będzie musiał rafnić, robić wszystko na piechotę, ręcznie. Jak od dawnych czasów. Mamy wydruki porobione, a na kartę nie czytało jak należy jedna gołębi. Ale nic, czekamy. Lista mam nadzieję, że będzie dzisiaj w nocy, albo jutro już na pewno. Tak mi się wydaje. No, a odnośnie lotu, no bo to jest najważniejsze w sumie. Lot ogólnie myślę bardzo dobrze. Jak na moje loty w tym roku w kategorii A, lotów krótkich, no to nie były one rewelacyjne. Zawsze coś tam brakowało. Nie było takiej szpicy, to dzisiaj mam nadzieję, że będzie może nawet pierwszy gołąbek na oddział. No i seria też myślę, że będzie w pierwszej piątce w oddziele. Także lot ogólnie bardzo udany. 36 sztuki zakoszowane, 36 sztuk w domu, także 100% jak nigdy. Zawsze coś tam brakowało, po parę sztuk, co lot, a teraz już się, jakby to powiedzieć, wyklarowało. No, także skrót wymagający był dość, ale udany ogólnie dla oddziału, też jeszcze, że tam chłopaki różnie bili jak i cały sezon, no wiadomo, no każdy jak umie tak przygotowuje gołębie, no nie wszyscy będą lecieli, że będą bijali serię w minucie, w 2 minuty, wiadomo, i jak to u nas z tym naszym hobby jest, no każdy odbija w miarę swojej możliwości, umiejętności. Sezon, no na pewno jeden ze słabszych moich sezonów, no końcówka była bardzo dobra, gołąbki na końcu fajnie mi poleciały, maratony szczególnie były kapitalne,
jeszcze czym cieszę, bo maratony dawniej kiedyś były moją taką piętą achillesową, stawy mi wychodziły, a już od kilku sezonów, w sumie trzech, można powiedzieć, że dominuje w moim oddziale. Maratony grozą mi kapitalnie. Wzmocnienia na pewno, te co porobiłem na maratony, bardzo pomogły. Gąbki się fajnie pokazują. Ja mówiłem, w kategorii M będę miał dobry, fajny wynik, około 60 parów. Dokładnie jeszcze nie ma list rejonowy porobiony, także już nie będę na 100% mówił, ale na pewno poniżej 70 będzie wynik. Także to już taki jest wynik, no przyzwoity, no nie ma co tam. Na pewno nie jakaś tam rewelacja, ale dobry wynik, tak mi się wydaje. Na pewno będziemy musieli w kategorii C zrezygnować kosztem kategorii M, no bo wyniki się wiadomo dublują gołębi. Także C będzie pewnie słabszy. B nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc, dwa tak samo nie patrzyłem, no bo wiem, że na pewno będzie nic tam ciekawego, no bo loty będzie słabsze, no to skąd będzie jej wynik dobry, no nie? Także jest nad czym myśleć, będzie na to sporo czasu. Musimy wszystko przeanalizować, gdzie był błąd popełniony, w którym miejscu. Na tą chwilę tylko powiem tyle, że tak mi się wydaje, ja przypuszczałem przed sezonem, że ta ekipa Summit jeszcze nie jest na tyle mocna, żeby po prostu dawała radę i żeby jednak samce nie były potrzebne. Jednak w tej chwili widać, że jakby kilka samczyków było, no bo były, ale były do motywacji, to jednak może byłoby ten wynik lepszy, może i sporo nawet lepszy. Jednak zabrakło tej gołębi po kilka sztuk w każdym locie. Ja bym tak odbił między samicami, przeplatam z samce, no to na pewno wynik by był lepszy. Także przemyślimy sprawę, zobaczymy. Na pewno samczyki chcieć ruszyć, tutaj koledzy mi piszą o tych samczykach, no to wiadomo, już teraz trzeba je ruszyć, żeby na drugi rok już były gotowe do lutowania i pomału by trzeba byłoby je znowu puszczać, koło domu trenować i nie by się rozlatywały, mają je na przerwę, na rok. Ale z drugiej strony, jeśli bym chciał już lutować tylko samicami, no to niestety, ale za 2 lata z tych samców, szczególnie 3-4-letni, by już nic nie było. One by się do lotu już nie nadawały po takiej przerwie długiej. Także musimy to na pewno grubo przemyśleć, czy rezygnujemy faktycznie z samców na 100% i bierzemy się typowo za samiczki. No właśnie. Tylko że nadal mi się wydaje, że ta sama ekipa Summit nie jest na tyle jeszcze mocna. Niby ich zostało prawie 40, ale moim zdaniem jeszcze jednak na tych lotach szybkich, na tych lotach krótkich, szczególnie z wiatrem bocznym, jednak samice moim zdaniem wydaje mi się wypadają gorzej. Na lotach wymagających, na 500, na maratonach, na lotach ciężkich samice jak najbardziej super się pokazały. Robią robotę fajnie, ale brakuje na lotach szybkich, krótkich. No i to właśnie widać jest w tym temacie na listach konkursowych, że jednak brakło tego powera na tych lotach sprinterskich, szczególnie na które samczyki zawsze dominowały, też i u mnie w sumie, no nie? Także trzeba będzie na spokojnie pomyśleć, co dalej z tym latem robić. Się nastawiamy typowo na kategorię faktycznie w końcu, na przykład na kategorię C i M, czy lecimy kategorie krótsze, no, na którego po prostu stawiamy, no nie? Czy na te, czy na te. Na tą chwilę miejsce było czwarte w oddziele, tam niewiele brakowało do trzeciego miejsca. Zobaczymy, jak to dzisiaj ten lot wyjdzie na lista, może się uda jeszcze coś tam szarpnąć o jakieś jedno miejsce dzięki temu lotowi. Chociaż wiadomo, lot był krótki, to i punkty będą małe, także tam bardzo nie wierzę w jakieś tam awanse. No, na pewno gratuluję kolegom, którzy w tym roku wygrali. Kolega z mojej sekcji z tego lotu dzisiejszego odbił też rewelacyjnie, odbił serię dosłownie w 2 minuty. Także myślę, że będzie seria wygrana w naszym oddziele. Czy mistrza oddziału zdobędzie? Przekonamy się za, myślę, parę godzin.
różnica w czołówce była bardzo nieduża, także wszystko się może zdarzyć. Czekamy wszyscy niecierpliwie na wyniki. Koledzy dzwonią tutaj do mnie już, pytają co się dzieje, czego jeszcze listy nie ma, no ale koledzy, ja na to już wpływu żadnego nie mam. Czekamy aż to Rachmistrz prawdopodobnie wszystko ręcznie wklepie i wtedy wyniki rzucimy. Także musicie jeszcze chwilkę wytrzymać. No i po losie, no, zleciało jedną ankierę dosłownie. No, sezon taki się wydawało, się późno zaczął. Ten cały koronawirus, loty nie było pewne, czy się odbędą, czy się nie odbędą. Wszystko opóźnione, a później momentalnie, jak już ruszyło, to ruszyło. No i mamy już koniec sezonu, lot 11 zaliczony. Praktycznie cały sezon bez żadnej wtopy, żadnej bomby znowu nie było. Loty trudne z wiatrem, ale udane. No, 2000 pan Gębina, ostatni lot zakoszowany, no to jest ilość taka, która jest się czym pochwalić wśród innych oddziałów. 70 hodowców jeszcze koszowało na sam koniec, czyli nieduży ubytek tych hodowców, także do końca walczyło duże grono kolegów. Tylko się cieszyć. I szykujemy młotki, no szykujemy młotki, 3 wózki już zaliczone. Na tygodniu pewnie znowu ze 3 zaliczymy, myślę około 10 zrobić do lotów pierwszych młodych. Prywatny wywózek. Plan lotów bardzo ambitny, młodych lotów w sumie z próbnymi. 2 próbne, 5 konkursowych i 1 lot okręgowy, czyli lotów 8. Także jest na czym, kurczę, porobić. Przy czym porobić? Zapiera nam się bardzo ciekawy sezon. Oby był też tak udany jak i młodych, żeby nam pogoda dopisała. No zobaczymy. Niedługo wszystko się będzie kręcić w temacie. No i tak, i parę dni. Myślę, że jutro gąbki będę rozdzielał, dzisiaj już nie ma sensu, nic razem posiedzą. Mają nagrodę dłuższe dzisiaj widzenie na koniec. Wyglądają fajnie, jakby na locie nie były, można by powiedzieć. Dojdą młode gołębie roczne. Ekipa znowu się wzmocni i będzie się lotować na drugi sezon. Oczywiście puszczamy cały lęk młodych po lotnikach, będą oczywiście do sprzedania, już u kilku hodowców ma zarezerwowane, ale myślę, że pewnie jeszcze coś wolnego by było, ale jakby ktoś bardzo chciał jeszcze z mojej hodowli nabyć sobie młotki jakieś po lotnikach, no to nie ma sprawy, można zadzwonić, możemy się dogadać. No i co więcej, koledzy, no? Chyba tyle. Mam nadzieję, że subskrypcji jeszcze przybędzie. Jest już prawie 6 tysięcy oglądających moje filmiki, także widać, że się podobają. Bardzo się tego cieszę. No oczywiście zapraszam do komentowania. Oczywiście przepraszam, już od razu mówię, bo tam nie zawsze, wiadomo, jest komentarzy nieraz sporo, nie daje rady odpisywać. Bym bardzo chciała, no ale nie da rady człowiek po prostu fizycznie dać radę wszystkie tematy ogarnąć, no bo jeszcze są wiadomo inne tematy, nie tylko gołębie i hodowla, trzeba jakoś to wszystko pogodzić, ale jeśli tylko znajdę czas i tego, to będę na pewno odpisywał na wszelkie komentarze. Po sezonie, koledzy, po sezonie, także zapraszam do oglądania filmików z lotów gołębi młodych, postaram się też coś nagrać. Wiadomo, to już inna bajka, loty młodych, a dorosłe, no ale myślę, że będzie co pokazać i na młody i będziemy kręcić. Także na razie byłoby to tyle. Kolejny sezon zaliczony. W sumie już około 10 lat te filmiki kręcimy, także jest to już kawałek takiej mojej historii z tych filmików.
i jest to nieraz sobie powspominać, pooglądać, poprzypominać, jak to leciało. Także pozdrawiam wszystkich, dużo zdrówka wszystkim życzę, powodzenia, dobrych lotów, wszystkiego najlepszego, cześć.